znajdujemy się na takim, można powiedzieć, sercu Akademii Pogoni w okresie zimowym. Jest to boisko pneumatyczne B4, gdzie tutaj w okresie zimowym w dobrych, bardzo dobrych warunkach pod balonem funkcjonują zespoły Akademii. Dla nas tutaj, jako dla związku, ta lokalizacja też jest nieprzypadkowa, no bo jest to obiekt w bezpośrednim sąsiedztwie ekstraklasowego stadionu Pogoni, dlatego wydaje nam się, że dla chłopców, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, może to być na pewno dodatkowy smaczek i taka fajna nominacja do tego, żeby tu się dzisiaj fajnie pokazać. Ponad 70 chłopców wyselekcjonowanych ze swoich klubów, ze swoich środowisk przyjeżdża tutaj, żeby w takim mini turnieju połączonym z testami sprawnościowymi tutaj jeszcze móc się pokazać, bo to też jest taka idea dzisiaj, żeby tej obserwacji dokonywało nie jeden czy dwóch szkoleniowców, a większa grupa. Także no, jesteśmy przekonani, że to na pewno będzie cykliczna impreza. Bezsprzecznie będziemy takie akcje kontynuować w przyszłości. Z tych 73 zawodników, których będziemy widzieli dzisiaj, bardzo prawdopodobne albo prawie pewne jest to, że nie wszyscy chłopcy pewnie w kontekście przyszłego roku albo dwóch lat funkcjonowania tej kadry będą mieli okazję się tutaj zaprezentować. Natomiast nie jest powiedziane, że żaden z nich nie ma szansy na zaistnienie w dorosłej piłce w przyszłości. I też do tego podchodzimy w ten sposób, jako właśnie taki bodziec, nobilitacja do dalszego rozwoju. Dzisiaj jest konsultacja główna, która, można powiedzieć, wyłoni trzon zawodników, którzy za już niedługi czas będą z nami brali udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski. Tak? Jesteście tutaj po to, żeby sprzedać swoje umiejętności, żeby pokazać, jak ciężko pracujecie każdego dnia i żeby te wszystkie owoce pracy, żeby dzisiaj zostały przelane na boisko. Na początek chcemy wyselekcjonować grupę około 30 zawodników, taką nazwijmy to szeroką kadrę, z którą spotkamy się na zgrupowaniu krótkim. Następnie mamy w planach turniej kadry wojewódzkich w Jarocinie, gdzie tam znowu z tej już szerokiej kadry wyselekcjonujemy troszeczkę węższą grupę, no i tam postaramy się już pierwsze szlify zdobywać, pierwsze doświadczenie wspólnie jakieś mieć za sobą. Ciężki orzech do zgryzienia, no bo z tylu zawodników wyselekcjonować 30, no to jest dosyć trudne zadanie. Jest to bardzo trudne zadanie. Poziom jest naprawdę, chłopaków jest naprawdę wysoki. Decydują czasem naprawdę szczegóły, detale, nastawienie chłopaków, które tutaj obserwujemy, naprawdę dobre. Wielu zachowuje się naprawdę dojrzale, profesjonalnie, także wybór będzie naprawdę ciężki.